Cześć, z tej strony Matrix 63. A dziś w tym filmie, jak już widzieliście po tytule i po miniaturce, pokażę wam, jak zrobić kilka ujęć jednego i tego samego wypadku w Bimage Drive. Ktoś mnie zapytał o to w komentarzach, więc postanowiłem nagrać ten film. A wiadomo, nagrywanie filmu i zmontowanie go trochę trwa, dlatego ten film trochę po tym komentarzu już wyszedł. A że nie potrafiłem mu tak dokładnie tego opowiedzieć w komentarzu, to postanowiłem nagrać ten film i przy okazji przyda się innym moim widzom. Więc no, tak w ogóle to się do was odzywam pierwszy raz w moich filmach, wiem. Potraktujcie to jako special na 130 subskrypcji, powiedzmy. No i co? Zapraszam was jeszcze na mój nowy serwer Discord, bo stworzyłem właśnie, więc no. Możecie tam wejść, pogadać ze mną, zaproponować grę, ogólnie zaproponować, co możemy robić, pogadać o ogólne tematy. No i co? Ja już nie będę przedłużał, bo trochę się rozgadałem na początku. Przejdźmy do samego filmu. Więc to jest, co powinniśmy po pierwsze zrobić? Wejść tutaj w dostosuj aplikację UI, kliknąć ten plus, dodaj aplikację, poszukać aplikacji powtórka, kliknąć ją, przestawić sobie ją tam, gdzie się chce. Fajnie, bo tutaj się to tak poziomuje, że mniej więcej na środku się robi, więc ja sobie tutaj to zazwyczaj stawiam. No więc tak, zamykamy to, mamy tutaj, teraz tak, jedziemy po prostu samochodem, klikamy to kółeczko, w tym momencie zaczyna nam się nagrywać to, co właśnie robimy. Rozwalamy się, prawda? Kończymy nagrywanie i w tym momencie mamy dokładnie to, co zrobiliśmy na nagraniu. Niestety są pewne bugi związane z tym sposobem nagrywania. Mianowicie, pierwszym bugiem jest coś takiego, że zobaczcie, ja teraz będę trąbił, prawda? Cały czas trąbię, prawda? No i teraz robimy powtórkę, jak słyszycie, albo raczej nie słyszycie, no nie ma trąbienia. Więc pierwszym bugiem jest to, że no niestety trąbienia nie słychać w powtórkach. Jeszcze jakimś cudem syreny policyjne słychać, ale też to różnie z tym bywa i czasami też to się buguje, że zanim się włączy syrena, to i tak słychać dźwięk syreny, więc tak trochę słabo, ale no niestety. Ale to jakoś wielce mi przeszkadza, chociaż fakt, że no fajnie by było, jakby było z trąbieniem. No ale niestety, może kiedyś to poprawią. Mniejsza o to. Natomiast, jeżeli chcemy mieć kilka scen, to po prostu włączamy jakikolwiek program do nagrywania. I na przykład przyłączamy kamerę tutaj. Na kamerę z wnętrza. Albo na przykład przełączamy kamerę na taką. I już też mamy inne ujęcie wypadku, prawda? Tylko kolejnym problemem z tym jest coś takiego, że jeśli chcemy mieć kamerę z wnętrza, no to niestety wszystko się buguje. Widzicie, tak sobie się włączyły te monitory, bo się włączają przy wypadku. Widzicie, teoretycznie stoimy w miejscu, mamy zaciągnięty ręczny i włączone awaryjne, prawda? To jest kompletną nieprawdą. Dodatkowo znajdujemy się w zupełnie innym miejscu, bo znajdujemy się o tam. Tam, gdzie jest ta kładka dla pieszych. Taka z krzyżykami jakby. Więc to też jest inna sprawa. Więc no jak widać po prostu to też się nie synchronizuje, dlatego niestety jest pewien problem samochodami, które mają wirtualny kokpit. W zasadzie to tylko w sumie z Sharrierem i z ATK w sumie też, bo one mają komputer pokładowy tu po środku, więc to się wyświetla informacje, one też są zbugowane i tutaj też mają ekran nawigacji, więc też w sumie jest to zbugowane, no więc tak. Poza tym, jeżeli nie chcemy, żeby w naszym filmie było widać ten cały interfejs, ten licznik i to wszystko, po prostu klikamy Alt plus U.
i w tym momencie znika nam cały jakby interfejs gry. W tym momencie możemy nagrywać już ten wypadek. I co, to w sumie byłoby tyle. Pokazałem wam jak najprościej, jak to się dało, jak to zrobić. No i co? Mam nadzieję, że nie będziecie kopiować moich filmów. Znaczy wam powodę pokazałem. Chociaż podejrzewam, że większość graczy Bimagic Drive, którzy się na tej grze znają, to raczej wiedzą, jak to zrobić, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to proszę bardzo, tak to się robi. Także co? Ja już się z wami żegnam, zachęcam was jeszcze do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo dużo osób mnie oglądają, mnie nie subskrybuje. Najśmieszniejsze jest to, że pod dwoma filmami mam 1300-1400 wyświetleń, a mimo tego nie mam tylu subskrybentów. Pewnie może ludziom się po prostu nie podoba, a może ludzie se oglądają bez kont, bo tego nie wiem tak do końca. W każdym razie, jeśli ci się moje filmy podobają, to zasubskrybuj mnie, żeby być na bieżąco, oczywiście z dzwoneczkiem, bo wiadomo, żebyś wiedział, że w ogóle jakikolwiek film się u mnie pojawił. Zapraszam cię też jeszcze raz na mój serwer Discord, żeby tam ze mną popisać. Matrix63 YouTube. Link do niego znajdziecie w opisie. Zostawcie jeszcze łapkę w górę dla zasięgu. No i możecie jeszcze udostępnić komuś, jak wam to się spodoba. Także co? Ja już się z wami żegnam. Cześć. Thank you.